szkole rozegrano międzynarodowe kryterium uliczne o srebrną szprychę, będące jednocześnie memoriałem Zdzisława Walczaka. To jest 8 kryterium kolarskie o memoriał Zdzisława Walczaka. 3 lata już ciągniemy z elitą, razem wspólnie przyjeżdżają zespoły zawodowe. Mimo bardzo wysokiej temperatury, przekraczającej w cieniu 35 stopni, udało się rozegrać zaplanowane wyścigi. Startowali wszyscy, od żaków do mastersów. W kategorii masters najlepszy Piotr Swędrowski. Drugie miejsce zajął syn Zdzisława Walczaka Jacek, a trzecie Wojciech Jabłoński. Kolarstwo jest bardzo popularnym sportem, mamy olbrzymie sukcesy na szczeblu krajowym, międzynarodowym i to się przenosi niżej. Cieszymy się, że właśnie tu dużo młodzieży w wielu kategoriach startuje, tak więc staramy się promować sport, kolarstwo i promować powiat, siebie. W gronie młodzików na 2 czołowych miejscach zawodnicy KTC Koło. Wygrał Mateusz Strauch przed Szymonem Racinowskim, 3. był Witold Szewczyk ze Zduńskiej Woli. W gronie juniorów młodszych startowało 22 zawodników. Mieli do pokonania 12 rund po 1800 metrów. W tej grupie wielki kolarski talent, zawodnik KLTC Konin Mateusz Kostański. Wygrał wszystkie lotne premie, także tę ostatnią na mecie. Na 2 kolejnych miejscach zawodnicy klubu Pacyfik Toruń, Piotr Klimkowski i Cezary Łączkowski. Dzisiejszy wyścig nie zapowiadał się na wygraną, nie liczyłem nawet na to. Jechałem, miałem nastawienia treningowe, bo za tydzień mamy olimpiadę młodzieży i jechałem tutaj raczej asekuracyjnie, żeby tam nie zaliczyć kraksy, ale udało się i jestem bardzo zadowolony. Twoje największe sukcesy? W tym sezonie chyba 3. miejsce na wyścigu w Kluczborgu międzynarodowym. Marzenia? O, medal w Tour de France. Wyścig juniorów to domena kolarzy BDC Nosir Nowy Dwór Mazowiecki, których 5 startowało w zawodach. Szybko rozprowadzili całą grupę, walczyli między sobą o punkty na premiach i zajęli wszystkie miejsca na podium. Atakuje 2, a więc 6 Matusiak i z 9. Wygrał Sebastian Matusiak, 2. był Krystian Ragus, 3. Norbert Banaszek, 4. Stanisław Aniołkowski, a 5. Alan Banaszek. Moim priorytetowym startem był Paris-Roubaix, wyścig we Francji, klasyk, najbardziej myślę znany na świecie. Zajęł w nim 31. miejsce, mały niedosyt, ponieważ
miałem defekt na początku przed pierwszymi sekcjami brykowymi, co mnie wykluczyło z walki o czołowe miejsca już od startu. Później priorytetem był wyścig w Grudziądzu, na którym mi się nie udało powalczyć, ale mój kolega z klubu, Stasiek Koniakowski, był drugi, więc też się cieszymy. Później to już przygotowywałem się tak jakby w góry i wygrałem wyścig w Dobczycach, najcięższy wyścig w Polsce w górach dla juniorów. Panowie, czy łatwo było tak rozerwać grupę i doprowadzić do tego, żeby ustalać właściwie, który ma zwyciężyć? Dzisiaj było naprawdę ciężko, warunki atmosferyczne są ciężkie, jest ponad 35 stopni. Ciężko było porwać grupę, nie było mało osób, ale byli to mocni zawodnicy. No ciężko było, widać zawodnicy wszyscy patrzyli się tylko na nas, bo nas było pięciu. I łatwo nie było, patrzyli się tylko na nas i każdego także kryli. Czy tak o każdy punkt walczyliście, czy też ustaliliście, że dzisiaj na przykład ma wygrać właśnie pan? Nie, dzisiaj wszyscy szli równo po zmianach i kto był akurat na zmianie, to zdobywał punkty. Na sam koniec postanowiliśmy walczyć na finiszach. Kto wygrywał, ten wygrał cały wyścig. Wiek juniora się już kończy, także w przyszłym roku będziemy już rolnikiem. Każdy chce z nas załapać fajną, lepszą drużynę, żeby ścigać się w Europie oraz na świecie. Wiadomo, ekipa Kols BDC. Jest to ekipa jedna z najlepszych na świecie. Aktualnie prowadzi w rankingu drugich i trzecich dywizji, także jest to bliska naszemu klubowi drużyna. Ale jest tam ciężko się dostać, jest tam 16 zawodników, który każdy mógłby się ścigać w pierwszym składzie. Także na pierwszy rok Orlika to myślę, że a to jest drużyna aż za dobra. Także no zobaczymy, wiek naszego juniora już kończy, także zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że nazwisko panu pomoże i dostanie pan się do tej grupy w końcu. Darek Banaszek jest szefem, dyrektorem i prezesem tej grupy. Też mam taką nadzieję, ale nie lubię być faworyzowany, także trzeba sobie na to zasłużyć, żeby tam jeździć i do tego będę dążył, jeszcze mam pół roku ścigania, także będę chciał się pokazać na każdym wyścigu. W kategorii Elita i Orlik do rywalizacji przystąpiło 50 zawodników. W pierwszym szeregu gwiazdy młodzieżowego peletonu. Arkadiusz Owsian, Mateusz Nowak i Tobiasz Pawlak. Na pewno będę starał się walczyć od samego startu, bo wiadomo, to jest kryterium. Tutaj liczy się każde okrążenie, każde punkty. Zobaczymy, jak to będzie się potoczyć. Jestem tutaj sam, więc na pewno będę miał trochę ciężej, ale nie poddaję się. Mateusz, twoje zamierzenia? No jestem dosyć po ciężkim wyścigu. Teraz tydzień ścigania miałem. Zobaczymy jak to będzie, no trzeba będzie być czujnym od samego początku, no tak jak kolega właśnie mówił, to jest kryterium, więc nie można niczego przespać, no ale będę starał się jak najwięcej pomóc kolegom. Tobiasz? No zobaczymy jak będzie, jest dużo tutaj kolegów z innych ekip, tutaj Saroni bardzo mocno obsadzone, jest upał, będzie ciepło, zobaczymy jak wyjdzie, postaramy się powalczyć. W wyścigu elity kolarze mieli do pokonania 30 okrążeń po 1800 metrów, czyli 54 kilometry. Przeciąga dzisiaj niesamowicie. I teraz Mateusz Grabicz, znowu w Polsce. Burza ruchu. Co trzecie okrążenie było punktowane. Tuż po starcie utworzyła się trzyosobowa czołówka, w której jechali Mateusz Komar, Mateusz Nowak i Sławomir Kochut. Trójka ta szybko uzyskała prawie minutową przewagę nad zasadniczą grupą.
Między sobą toczyła walkę o punkty na lotnych finiszach. Najlepszy okazał się mistrz Polski w kryterium Mateusz Komar. Zdobył 41 punktów. Pierwszy był również na mecie. Drugie miejsce zajął Sławomir Kochut, a trzecie Mateusz Nowak. Zabrałem się w odjazd zaraz po starcie. Współpraca dobrze się układała, aczkolwiek nie było tak łatwo z zawodnikami poradzić sobie na finiszach. Musiałem trochę się bardzo wysilić, żeby wygrywać te premie, ale przyjechałem tutaj dobrze zmotywowany i nastawiony na wygraną, więc wiedziałem, po co jadę. Widziałem swój cel w tym odjeździe i starałem się wszystko wygrywać. Po raz pierwszy po kontuzji wystartował Kornel Sujka, wychowany KTK Kalisz, obecnie zawodnik grupy Domin Sport. Podczas wyścigu Kalisz-Koni na ostatnim etapie, gdzieś 7 km do mety, miałem dość poważny wypadek. Złamałem obojczyk tutaj na końcu ramienia i były komplikacje ze zrośnięciem kości. Musiałem przejść operację, kilka dni w szpitalu i potem 1,5 miesiąca przerwy bez roweru. No ale pomału już zacząłem od 2 tygodni trenować i dzisiaj pierwszy start od prawie 2 miesięcy. I wrażenia z tego pierwszego startu? Szczerze myślałem, że będzie gorzej, no ale jakoś tam po kole i udało się przejechać. I tam w miarę możliwości pomagałem kolegom, jak tylko miałem siłę. Najlepsi zawodnicy oprócz nagród rzeczowych otrzymali premie pieniężne. Memoriał odbył się w niesamowitym cieple, gorączka była, upał nie z tej ziemi, ale wyścig był przepiękny.